Jednym z mitów krążących wśród pacjentów i bardzo często też wśród lekarzy jest to, czy można operować w trakcie krwawienia miesięcznego. Wraz z moim zespołem przeanalizowaliśmy dostępną literaturę w zakresie chirurgii plastycznej i anestezjologii, aby sprawdzić, czy tego typu doniesienia mają odzwierciedlenie w pracach naukowych. Okazało się, że nie. Krwawienie miesięczne oprócz dwóch tak naprawdę operacji nie ma żadnego wpływu na zwiększone ryzyko krwawienia śródoperacyjnego. Mówimy tutaj o operacji redukcji piersi, gdzie jedna tak naprawdę praca pokazała, że może być większa utrata krwi, natomiast w innych badaniach nie zostało to potwierdzone. Żeby być ostrożnym, faktycznie pacjentki do redukcji piersi nie operujemy wtedy, kiedy jest krwawienie miesięczne. Jeżeli chodzi o operację nosa, operację wszczepienia implantów piersi, operację sylwetki, szczególnie plastyka brzucha, która jest dosyć dużą operacją, nie ma żadnych badań, które potwierdzałyby zwiększone ryzyko krwawienia i śródoperacyjnego czy pooperacyjnego u pacjentki, która jest w trakcie miesiączki. Paradoksalnie więcej problemów stwarza okres okołoowulacyjny, czyli dużo dalej niż krwawienie miesięczne. Wtedy może wystąpić większe ryzyko wymiotów i nudności w okresie pooperacyjnym oraz przy operacjach nosa, jeżeli trafimy dokładnie w owulację, faktycznie możemy obserwować nieco większe krwawienie. Podkreślam, w owulację, a nie krwawienie miesięczne. To, co jest istotne, jeżeli pacjentka przychodzi do operacji i jest w trakcie krwawienia miesięcznego, nie może używać tamponów. Może używać podpaski, a to w związku z tym, że jest ryzyko wystąpienia toxic shock syndrome, czyli takiego bardzo rzadkiego zespołu związanego właśnie z użyciem tamponu, gdyż podpaskę mój personel bardzo łatwo może pacjentce zmienić.